W naszym tak studiu jest. Zespół Wędrownej Gitary. Bardzo pięknie was witamy. Witamy panu serdecznie. Witamy. Jeśli ktoś się zastanawia, czy to też troszkę chodzi o czerwone gitary, no to pewnie, że tak, ale panowie powiedzą, tak. O co chodzi. Tak. To opowiadajcie, skąd ta przygoda z czerwonymi. Koncertujemy przede wszystkim z repertuarem dawnych czerwonych gitar. Mhm. Stąd ta nazwa Wędrowne Gitary. Oczywiście zespół cały czas jak gdyby ewoluuje i już gramy też swoje piosenki. Między innymi tą, którą zaprezentowaliśmy. Dzień dobry, właśnie, Opole, dzień dobry. Do tekstu Waldemara Kostrzyńskiego. Tak, tak, związana z konkursem oczywiście. Tak, tak. To właśnie piosenka na konkurs. Wiadomo, wygrała inna piosenka. No tak. Bardzo ładna. No, ale tych kompozycji trochę było. Oj, było ponad 50, tak, prawda? Tak, tak. Więc było o co zawalczyć. No ale piękna piosenka pozostała. My bardzo dziękujemy. Nasi widzowie na pewno są zachwyceni. A słowa mieliśmy. I muzyka, jak to powstawało? Muzyka, kolega Mirek. Moja muzyka... Do tekstu, tekst napisał Waldemar Kostrzemski. To jest taki Polonus, który mieszka, poeta, mieszka w Niemczech. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pozdrawiamy. Oczywiście, bardzo serdecznie. On w sumie chyba trzy teksty napisał i ten trzeci tekst to jest ten, który zaprezentowaliśmy. Proszę opowiadać trochę o sobie, bo nie wszyscy może państwa znają, więc myślę, że warto powiedzieć, kiedy tak naprawdę zespół powstał i dlaczego właśnie na tej takiej bazie czerwonych gitar, no bo jednak słyszy się tę muzykę. Ja myślę, że najdokładniej powie jednak Mirek, jednak, który jest od dobrze, początku, panie Mirosławie, ponieważ no... jest od początku. Dajcie mu chwilę. Założycielem. Dajcie mu łyka wody. Opowiadajcie, jak żeście się spotkali w ogóle wszyscy. No właśnie. Co was połączyło? Może odpowiem jako pierwszy, że 3 lata temu Mirek po prostu do mnie zadzwonił, że poszukuje kogoś, kto grałby na perkusji, do tego jeszcze śpiewał. Właśnie. Akurat te dwie cechy kiedyś udało mi się połączyć, no i do dzisiaj to trwa jakoś. Więc no, Mirek stwierdził, że nadaje się do tego składu. Możesz wystąpić. W związku z tym dzisiaj tutaj jestem. W związku z tym jest taka związek. Krótka moja. No, a co zresztą zespołu, panowie? Ta była ze mną. Czyli Mirek zadzwonił. Umówiliśmy się na spotkanie, zagraliśmy parę kawałków, no i jestem w tym zespole jak już 3 lata. Mówią branżowo, było flow, tak? Tak, było. No, ja miałem podobnie, tak? Czyli też telefon, tak, wszyscy identycznie. Pan ma genialny telefon po prostu. To do ilu osób pan zadzwonił? Do innych też dzwoniłem. Aha, ale po prostu byli najlepsi. Nie, oczywiście spotkaliśmy się po to, żeby przetestować i wreszcie dobrać te głosy, żeby one brzmiały. Ale wy znaliście się wcześniej, czy... No tak. Tak, w międzyczasie, chociaż odległość między nami jest dość, jak na polskie warunki, dosyć spora, no bo 120 kilometrów, a 160, no różnie, ale to jakoś godzimy i jest super. Muzyka przyciąga jest po super, prostu. Tak, mamy utwór a cappella będzie teraz. No, dobrze tak? Powiedziałem fachowo? Tak, będzie to wspomniana kompozycja Krzysztofa Klęczona. No to prosimy serdecznie. Tak, to jest jeden kolorowy, tak? Tam, gdzie woda i las, tam, gdzie płyną nam czas, tam, gdzie żagle i my, tam, gdzie wiatr, tam i ty, tam chcę wracać już dziś. Rękę daj, przytul się, powiedz mi, kocham cię, powiedz mi, kocham cię. Tam, gdzie snuje się mgła, złoty chłos, zieleń traw, gdzie wspomnienia mych lat, mazowiecki wiesz szlak, gdzie kochałem cię tak. Gdzie wspomnienia mych lat, mazowiecki wiesz szlak, gdzie kochałem cię tak. Pięknie, na kanapie nawet śpiewał. To się właściwie jeszcze nie zdarzyło. A zdarza wam się tak, że spotykacie się w czwórkę na kanapie, a te chłopaki, dawajcie coś. Tak, zagramy. Powiemy tylko, że ta piosenka tak naprawdę przez Krzysztofa nie została nigdy w studio nagrana. Mhm. Tak. Stworzył ją, jak już był na obczyźnie w Stanach. Napisał chyba z tęsknoty za krajem, za lasami, za jeziorami, morzem. Pół Europy chce do nas przyjechać. Piękne. Opowiadajcie o waszych planach najbliższych jeszcze. Płytach, koncertach. Tak. No, mamy to szczęście, że współpracujemy ze świetnymi tekściarzami, czyli Markiem Gaszyńskim,
panem Krzysztofem Dzikowskim, którzy napisali dla nas kilka tekstów. Do których... Ale też znajdą się teksty Rafała Podrazy, czy pana profesora Zbyszka Malary, to jest przyjaciel Krzysztofa Kleczona. Mhm. Tak. Właśnie czyli po prostu warto zaglądać na stronę zespołu, tam wszystkie informacje. Tak, i na koncerty nasze. A najbliższy koncert gdzie? Panowie? Najbliższy koncert gramy 4 Szczekocina. A zapraszamy do Opola. Graliście panowie już tutaj kiedyś? Przez te 3 lata? Tak, niedawno. Niedawno. No dobrze. Zapraszamy jeszcze raz. Kochani, za chwileczkę. Dziękujemy serdecznie. W utworze jest taka jedna klasa. Państwo zobaczą na zakończenie wędrowne gitary. Ponownie, powolutku będziemy was zapraszać na scenę.